Dobra. Proszę opowiedzieć o tym, co dzisiaj będziemy mogli usłyszeć w trakcie już trzeciej manifestacji, ale najpierw bym poprosił o to, aby Pani opowiedziała pokrótce widzom, o co tak naprawdę Pani walczy, jakie są główne postulaty przedstawiane w trakcie właśnie manifestacji przed Sądem Rejonowym w Malborku. No więc w związku z faktem, że prokuratura i tutejszy sąd od 7 już właściwie lat w ogóle nie biorą pod uwagę moich wniosków wnoszonych do akt sprawy, one są po prostu przemilczane, to moja cierpliwość właściwie się już wyczerpała. I ta kolejna manifestacja jest relacją z ostatnich 2 tygodni i zdaje relację z tego faktu, że wystąpienia publiczne dokonują zwrotu, ale dokonują takich powolnych zmian w odkrywaniu prawdy o dowodach, które do dnia dzisiejszego leżały sobie tylko w aktach sprawy, nie były w ogóle uwzględniane, po prostu leżały bez uwzględnienia treści tych dowodów. Leżały w aktach sprawy i były właśnie zupełnie przemilczane przez sąd i przez prokuraturę. I ja przez tą kolejną manifestację mam taką nadzieję, że moje sprawy sądowe i prokuratorskie w końcu wskoczą na właściwy tor postępowania sądowego i wskoczą na właściwy tor śledczy. Po prostu, że będą uwzględniane dowody, które są bezsporne i że w końcu dotrę do sprawiedliwego i zgodnego ze stanem faktycznym zakończenia moich wszystkich spraw sądowych i prokuratorskich. Od jak dawna trwają procesy? Procesy trwają od sierpnia i właściwie właśnie zapraszam wszystkich do uważnego oglądnięcia tej mojej dzisiejszej manifestacji, bo będę szczegółowo wyjaśniała w tej mojej manifestacji, jakie kroki prawne i jakie czynności prawne zostały dokonane w ciągu tych ostatnich 2 tygodni przez tutejszy sąd i przez tutejszą prokuraturę oraz jakie dokonałam odpowiedzi w postaci właśnie też kroków prawnych i czynności prawnych na te właśnie wnioski z prokuratury i z sądu. Także zapraszam, serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego przemówienia.